teraz już do Gdańska się przenosimy. Posłuchajmy, co były, obecny i przyszły prezydent Gdańska mówi Paweł Adamowicz, jego sztab. Chcę podziękować bardzo wszystkim Gdańszczankom i Gdańszczanom, którzy na mnie nie głosowali, ale wzięli udział w wyborach, wybrali inne opcje personalne. Będę wszystko robił z moimi współpracownikami, aby przez te 5 lat pokazać wam, że jestem prezydentem wszystkich, bez wyjątku, Gdańszczan. Gdańsk dzisiaj po raz drugi opowiedział się za jakim Gdańskiem? Za Gdańskiem wolności, za Gdańskiem równości, za Gdańskiem solidarności, za Gdańskiem otwartym nektemerentimide, czyli nie boję ani zuchwałym, ani pozbawionym lęku. Taki Gdańsk jest, tacy my jesteśmy i chcemy, żeby taki Gdańsk pozostał dziś, jutro i zawsze. Niech żyje Gdańsk! Od jutra zaczyna się nowy rozdział w historii Gdańska, w historii samorządu gdańskiego. I kontynuacja, ale też i nowe wybory. Wszystkich was, jak tu jesteście, zapraszam do współpracy. Wszyscy jeszcze mocniej, jeszcze bardziej zaopiekujmy się naszym Gdańskiem. Poczujcie się współgospodarzami, współrządzącymi naszym miastem. Prezydent, radni miasta Gdańska, to tylko słudzy wasi, ale bez was nic byśmy nie znaczyli. Proszę was o wsparcie, o radę, o krytykę, ale rzeczową krytykę. Nie chcę żadnych oklasków, nie chcę żadnych laurek. Chcę od was rzeczowej współpracy dziś i na przyszłość. Niech żyje Gdańsk, pełna zdrowie Rzeczpospolitej. Niech żyje demokracja. On jest ponoć, ma 7 pięter, a więc każdej i każdemu z was na pewno wystarczy. Będziemy go sprawiedliwie dzielić, tak jak Bochen Gdańska dzielimy.